Witam Państwa serdecznie. E, tak jak e, pan przed chwileczką mówił, jestem e, współtwórcą e, platformy MintiaCom. E, to, co będę chciał zrobić, to przybliżyć e, samą usługę e, i też jakby proces e, rozwoju usługi. E, no poprzez każde stadium, które mieliśmy, e, może pokażę, e, na początku powiem kilka słów e, na temat samej, samej platformy przykłady usług, które są świadczone przez Mintia. Myślę, że dość istotną rzeczą będzie samo finansowanie projektu, bo w, w tym momencie jest on finansowany z projektu 8.1, z innowacyjnej gospodarki, ale mieliśmy też inne źródła, które wcześniej jakoś tam przechodziły przez, przez nasze ręce. A Na sam koniec chciałem pokazać, jaki, jaki jest rozwój i jakie są istotne elementy według nas, Podczas prowadzenia usługi, ale patrząc na to, że jest już dość późno i prawdopodobnie też Państwo są zmęczeni, chciałem poprowadzić to bardziej jako dyskusję. Więc jeśli byłyby jakiekolwiek pytania, to prosiłbym nawet o przerwanie i myślę, że to na pewno będzie o wiele przyjemniejsze dla nas. No i będę chciał bardziej od strony praktycznej pokazać, jak można właśnie realizować tego typu usługę. Jak można zdobywać klientów, i jak można dalej rozszerzać swoją działalność. Nie wiem, czy ktoś z Państwa wcześniej słyszał o naszej platformie. Mintia to platforma, która jest społecznością właśnie designerów, osób kreatywnych, która wykorzystuje różnego rodzaju aspekty społecznościowe, żeby dostarczać wysokiej jakości usługi. W praktyce wygląda to tak, że chcemy być najlepszym narzędziem które łączy świat biznesu i świat kreatywny. I chcemy to robić na różne sposoby. I tutaj właśnie ta e-usługa ma dostarczać tego typu rozwiązania. I zaraz powiem, jak to, jak to wygląda w praktyce. Przykładowo, to, co teraz najbardziej jest rozwinięte u nas na platformie, to działania pod kątem projektowania graficznego. Przykładowo, ktoś z Państwa chciałby otworzyć sobie firmę. Prawda? Jakby pierwszym z kroków, które musimy ponieść, otwierając firmę, jest stworzenie swojego wizerunku, prawda? Czyli na początku logotypu. I tradycyjnie, gdybyśmy mieli to robić, to znajdujemy jakiegoś grafika, prawda? Czy agencję, która za cenę X złotych stworzy nam nasze, nasze logo. Sami mamy agencję reklamową. I wiemy, że w praktyce nie zawsze wygląda to tak kolorowo. Nie wiem, czy ktoś z Państwa już e, tworzył jakieś pierwsze projekty graficzne? Tak, nie? Tak? I nie wiem, czy to jest łatwa, łatwa sprawa, czy nie zawsze? Tak, no czasem, czasem może być trudno. I to jest akurat zrozumiałe, bo przykładowo, jeśli przychodzi do nas klient i mówi, że chce tego typu projekt, czy logo, czy strony internetowej, czy ulotki, Często bywa tak, że grafik, który pracuje nad tym projektem nie do końca musi rozumieć samego klienta. Czasem klient też do końca nie wie jak wytłumaczyć, jak ma ten projekt wyglądać, a czasem przykładowo grafik niekoniecznie musi rozumieć grupę docelową, do której ma docierać ten projekt. I dlatego tutaj często są zgrzyty. I akurat logo jest najlepszym przykładem, gdzie projektowanie naprawdę prostego, prostego graficznie znaku może trwać nawet kilka miesięcy. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą. To, co my chcieliśmy zrobić, to przedstawić takie rozwiązanie, gdzie klient mógłby w łatwiejszy sposób komunikować się z różnymi grafikami czy różnymi, różnymi agencjami i zwrócić uwagę nie tylko na wizerunek agencji, która wykonuje ten projekt, ale już na jakość, konkretną jakość danego projektu. Czyli u nas wygląda to w ten sposób, że przychodzą Państwo na platformę, i yy, składają Państwo yy, zamówienie na logo, opisują Państwo, yy, jakie ma mieć cele, jakie ma mieć kolory, jakie ma mieć przesłanie. Państwo ustalają budżet, jaki ma być na stworzenie tego logotypu, a my organizujemy konkurs między, między naszą społecznością. Yy, sama platforma yy, ruszyła w czerwcu tego, tego roku. Do tej pory mamy już ponad 3000 agencji reklamowych i grafików z całego świata. I wygląda to tak, że my wysyłamy wszystkim grafikom informację. Słuchajcie, jest to stworzenia logo. E, macie dwa czy trzy tygodnie na przesłanie swojej propozycji. I zamiast e, tłumaczyć grafikom, jak ma wyglądać e, projekt po poprawkach, państwo mogą sobie porównać projekty, które wysyłają graficy e, i wybrać te, które się najbardziej podobają. I w konsekwencji tak naprawdę zapłacić tylko za ten jeden, no, który najbardziej pasuje. Akurat mieliśmy bardzo dużo już dobrze przeprowadzonych konkursów i przeważnie wyglądało to tak, że już nawet za cenę 1000 zł klient mógł otrzymać 200-300 propozycji swojego projektu. To co my robimy, to staramy się być też doradcą w tej komunikacji, czyli jeśli klient załóżmy ma wybrane 10 czy tam 5 projektów spośród 300. My staramy się mu pomóc wybrać ten, który będzie najlepszy marketingowo, który najbardziej będzie pasował do jego wizji, ale też będzie pasował do jego grupy docelowej. I to jest jakby taka, taka pierwsza część, ale co, co było ciekawego w trakcie um, realizacji tego projektu, to już po kilku tygodniach e, pracy e, mieliśmy e, zlecenia od większych firm. Między innymi e, kilka, kilka tygodni temu naszym klientem był Atlas pewnie Państwo kojarzą, jeden z większych producentów chemii budowlanej. I akurat tym, tym sposobem Atlas stworzył sobie nową reklamę prasową, która już akurat mi się wydaje, że do, do tygodnia czy do dwóch będzie właśnie publikowana w większych magazynach budowlanych, dom i wnętrze, murator, tego typu projektach. Ale tak naprawdę co... Większe firmy, które z nami współpracowały, zauważyły, to to, że nasze podejście do projektowania, z jednej strony jest świetnym narzędziem do stworzenia graficznego projektu, ale tak samo jest sposobem na reklamę. I dla nas tak naprawdę dopiero wynikło to w trakcie realizacji projektu, bo wyobraźmy sobie sytuację, gdzie 200 czy 300 grafików angażuje się w projektowanie naszego naszego logo, naszej reklamy czy naszej strony, już się robi szum wokół naszego produktu, prawda? I mieliśmy zapytania od firm, czy, czy tak naprawdę oni mogą to wykorzystać jeszcze dalej, czy mogą, załóżmy, wykorzystać sam proces tworzenia logotypu, czy proces tworzenia strony jako pierwszy krok kampanii reklamowej. No i w tym momencie tak naprawdę tworząc e usługę, nie wiedzieliśmy, że jest więcej korzyści ukrytych w tym, co oferujemy. Dlatego, dlatego to akurat jest taka jedna z rad, żeby zawsze rozmawiać z klientami i też słuchać ich opinii, bo no nie wiadomo, co, co mogą nam podpowiedzieć. A co jest ciekawego, to właśnie stworzyliśmy sobie już podczas realizacji projektu taki nowy, nowy sposób podejścia reklamowego, właśnie przy tworzeniu projektów graficznych. Gdzie e, tworząc konkurs na jakąś grafikę, prawda, czy to jest logo, czy strona internetowa, czy jakakolwiek reklama, e, możemy używać różnego rodzaju narzędzi. Przykładowo, stworzyliśmy aplikację Facebookową, która może zliczać e, projekty, które są publikowane w, e, na całym Facebooku. Czyli przykładowo, możemy zrobić konkurs w konkursie, gdzie każdy grafik. Może wrzucić u siebie na swoją tablicę swój projekt i poprosić swoich znajomych o tak zwane lajkowanie. Prawda? I w tym przypadku, jeśli załóżmy, mamy tylko 100 grafików, którzy to robią, i oni mają po 100 znajomych, no to już się robi taka mała kampania, prawda? I to jest tak naprawdę w cenie, w cenie projektu. To i to, co my zrobiliśmy, to jakby zrobiliśmy oddzielną, oddzielny zespół, który Projektuje właśnie tego typu kampanie. Czyli jeśli przychodzi do nas firma, my się pytamy, ok, ale tak naprawdę czego Państwo potrzebują? Czy chodzi o projekt, czy chodzi o reklamę, czy chodzi i o jedno i drugie? Bo i to, i to możemy tutaj e, dostarczyć. Więc używamy no, ogólnie social media, prawda, Facebooka, Pinteresta, wszystkich różnych e, portali. Możemy e, zrobić kampanie AdWordsowe robimy wysyłki maili, właśnie lead generation, mamy różnego rodzaju konferencje prasowe, które albo my organizujemy, albo których uczestniczymy, na których też wspominamy o różnego rodzaju projektach. Mamy partnerów, u których też staramy się właśnie wdrożyć w ten proces i dzięki, dzięki ich, ich kanałom też promować dany konkurs. No i też mamy sytuacje, gdzie możemy stworzyć oddzielną stronę Poświęconą danemu konkursowi, aby bardziej go promować. No ale to już tak naprawdę są jakieś szczegóły. I, i tak naprawdę tutaj, nawet patrząc na, na sam projekt, um, mieliśmy wiele zapytań odnośnie samej procedury. No nie wiem, jak się Państwu podoba tego typu podejście. Co Państwo sądzą? Czy to może być e, pozytywnie e, odbierane dla firmy, czy dla grafika, czy daje to jakieś szanse dodatkowe? Czy mm -hmm. mm -hmm. Państwo jakoś specjalnie musieli e, zachęcać na przykład duże agencje, żeby startowały w tych konkursach w ogóle? Czy dla nich to było mm -hmm. rozwiązanie korzystne właśnie jak gdyby z, y, z samego tego tytułu po prostu? Mm -hmm. Co pan sądzi? na jakieś innych zleceniach niż po mm -hmm. prostu projektowanie logotypów. No akurat nie jestem, także... Tak, tak. Znaczy to jest bardzo dobre pytanie. No mogę odpowiedzieć na to w ten sposób. Patrząc na liczbę agencji, liczbę grafików, liczbę freelancerów, czyli osób, które na własną rękę tworzą projekty, no, widać, że nie każdy zawsze ma zlecenia. Prawda? Więc tak naprawdę wiele agencji, które u nas, z nami współpracuje, traktuje nas jako taki plan B. Czyli w momentach, kiedy wiadomo, jeśli mamy jako ja jako, jako właściciel agencji mam dwóch czy trzech grafików i widzę, że dwie osoby nie mają w tym momencie pracy, ja mogę im zlecić jakieś, jakieś projekty właśnie na tego typu konkursy yy, i akurat patrząc też na właśnie od drugiej strony na rozwój tej, tej grupy docelowej, dla, dla, którą dla nas jest właśnie grupa grafików czy agencji. My staramy się pozyskiwać większych klientów, żeby oni mogli się szybciej rozwinąć. Czyli, przykładowo, podpisując kontrakt z Atlas, mieliśmy na względzie nie tylko to, że ktoś może zarobić dodatkowo, ale dla grafika, który przykładowo ma jednoosobową działalność, nie zatrudnia oprócz siebie nikogo więcej, no, tak naprawdę to jest świetna okazja, bo bez tego podejścia on prawdopodobnie nie miałby szans rozmawiać z taką firmą. I akurat tutaj u nas była, była taka sytuacja, gdzie agencja z Gdańska wygrała jednoosobowa działalność, jednoosobowa firma wygrała konkurs właśnie na ten projekt e, firmę, która jest bodajże z łodzi. E, więc prawdopodobnie nie miałby, ten pan nie miałby tych możliwości e, przy tradycyjnym podejściu. Mhm. Tak, to jest, to jest bardzo, bardzo, ważne, bardzo ważna rzecz w tym podejściu i bardzo dobre pytanie. Ogólnie wygląda to tak, że całość platformy jest oparta o społeczność. I wiadomo, że jeśli mielibyśmy tylko my monitorować to, czy coś jest zrobione poprawnie, czy nie ma plagiatów, prawdopodobnie by nam było ciężko to zrobić. Dlatego stworzyliśmy specjalne narzędzia dla innych grafików nawet chyba będzie to widać na poprzednim slajdzie czy jest tutaj? O, jest. Jest coś takiego jak zgłoś do moderacji. Czyli jeśli załóżmy, my nie wyłapiemy jakiegoś plagiatu, no też sprawdzamy. Są różnego rodzaju narzędzia. Przykładowo Google daje możliwość przeszukania podobnych grafik w sieci. Jeśli my nie wyłapiemy jakiegoś plagiatu, dajemy tą możliwość innym grafikom. No i wiadomo, jeśli to jest konkurs, jeśli ktoś może wygrać, jest w faworytach, jest gdzieś tam wysoko, on na pewno też sprawdzi, czy wszystko było zrobione poprawnie. I mieliśmy takie sytuacje, gdzie inni graficy wyłapali jakieś niedociągnięcia, no i w tym momencie, no mogliśmy to jakoś, jakoś dobrze rozwiązać. Mhm. Tak, to wtedy odpowiedzialność spada na grafika, bo to jest, to jest tak, tutaj e, tak naprawdę patrząc e, formalnie, my jesteśmy organizatorem konkursu, e, ale tak samo jak organizator mamy obowiązek stworzenia regulaminu do konkursu i w regulaminie jest e, mocno opisany właśnie ten, e, ten problem. E, czyli ktoś e, zgłaszając taką pracę łamie regulamin, e, czyli tak naprawdę to, to jest jego, jego odpowiedzialność. I właśnie na, tej, na, tej, no, na bazie tego, tego regulaminu potem Atlas mógłby rościć jakieś e, uwagi do projektu. Mhm. E, no tutaj może ja przeskoczę troszeczkę do przodu, właśnie patrząc nawet na inne usługi, które e, udostępniamy. Bo tak naprawdę to, co chcemy robić, to tak jak mówiłem, nie tylko. E, być platformą, która jest kojarzona z konkursami, ale ogólnie tworzyć środowisko do komunikacji, do, do wspólnego rozwoju i dla biznesów, i dla, i dla grafików. Więc e, akurat kilka miesięcy temu e, stworzyliśmy taką, e, taką usługę, gdzie wszystkie grafiki, które były zgłaszane do konkursów, ale nie zostały wybrane, żeby one tak samo mogły być sprzedane, bo to też był częsty problem, gdzie, przykładowo, klienci się pytali: "OK, no dobrze, dostałem 300 propozycji", eee, czy graficy się pytali: "Jest 300 propozycji i została wybrana jedna, co się dzieje z resztą projektów? 229 grafik wyrzucamy do kosza, no to by było marnowanie pracy tych osób". Więc to, co my robimy, to stworzyliśmy Kolejną funkcjonalność, gdzie każdy grafik może sobie sprzedać własną pracę. Może to zrobić automatycznie po, po zamknięciu konkursu albo może nawet wgrać własne projekty i tworzyć sobie portfolio. Czyli tworzymy coś na zasadzie e, graficznego LinkedIn, e, gdzie każdy może sobie stworzyć własny profil, może wystawić na sprzedaż e, własne grafiki. No, i załóżmy, jeśli jest klient, który tak naprawdę nie ma czasu czy nie ma funduszy, żeby otwierać konkurs, może sobie wybrać spośród całej bazy. No i też staraliśmy się właśnie patrzeć od strony klienta na ułatwienie działalności, czyli przykładowo można przeszukiwać bazę po słowach kluczowych, po różnych branżach, ale przykładowo też zrobiliśmy coś, czego nie widzieliśmy jeszcze u konkurencji. Mamy wyszukiwarkę po kolorach, czyli możemy sobie wybrać Kilkanaście nawet kolorów, i nasz program analizuje każdą, każdą grafikę i pokazuje nam tylko te, które naprawdę nas interesują. Będziemy też wprowadzać kilka dodatkowych funkcjonalności już niedługo. Wprowadzamy teraz taką usługę, która się nazywa Headhunting. Znowu, patrząc na to, że mamy już kilka, kilka tysięcy użytkowników z których duża część to są osoby właśnie niezatrudnione, to są freelancerzy, osoby, które jeszcze są na studiach. Chcieliśmy tak samo dać im szansę na to, żeby mogły znaleźć jakąś pracę, czy w Polsce, czy za granicą, więc tworzymy w tym momencie narzędzie, które udostępni kontakt właśnie z tymi osobami agencją headhunterskim. Czyli jeśli jakaś firma załóżmy w Warszawie czy w Londynie będzie potrzebować grafika i zleci swojemu działowi HR znalezienie takiej osoby, on będzie mógł się do nas zgłosić i przeglądać całą bazę pod kątem doświadczenia, oceny ilości zgłoszonych, liczby zgłoszonych prac. Tak naprawdę to będzie wiele, wiele opcji do wyboru. No i też będziemy chcieli dać klientom w tej kolejnej usłudze Mintia Implement jakby możliwość kolejnych kroków po stworzeniu danego projektu. No bo no załóżmy, że ktoś z Państwa tworzy sobie projekt strony internetowej, to jest dopiero początek, prawda? Bo stronę potem trzeba zaprogramować, trzeba ją gdzieś, gdzieś na jakimś serwerze przechowywać, trzeba ją wypozycjonować, prawda? I tak naprawdę jest wiele innych kroków, które są bardzo istotne w prowadzeniu firmy, no i my też wiemy, że klienci nie często mają e, czas na to, żeby szukać różnych agencji, różnych firm, które będą im w tym pomagać. Więc to, co chcemy zrobić, to dać e, całość e, usług z e, strony internetowej. Więc każdy klient będzie mógł, będzie mógł sobie zamówić e, wdrażanie strony internetowej, pozycjonowanie czy inne, inne usługi e, tak naprawdę we własnym panelu. Czyli no, staramy się po prostu ułatwić, ułatwić życie. Nie wiem, czy tutaj są jakieś pytania do, do samej usługi Chyba wszystko jasno przedstawiłem tak. Um, może powiem kilka słów, jak wyglądało samo samofinansowanie projektu, bo wydaje mi się, że jeśli mówimy o utrzymaniu projektu, no to jest chyba dość, dość istotna istotna rzecz. I tutaj um, będę starał się mówić bardziej z poziomu um, młodej firmy, um, która no, otwiera pierwszą tako, tego typu E usługę. No, wcześniej, wcześniej prowadziliśmy inne, inne działalności, ale tak naprawdę to była taka pierwsza większa, większa działalność tego typu, którą stworzyliśmy. No i też staraliśmy się wyszukiwać różnego rodzaju ścieżki, jak można zbudować. Taką, taką platformę. Więc jakby pierwszym krokiem u nas była prezentacja samego pomysłu przed aniołami biznesu. Było to już no, sporo czasu temu, w 2010 roku, ale wyglądało to tak, że poszliśmy na szkolenie, gdzie byliśmy przygotowani pod względem rozmowy i przedstawiania własnego pomysłu przed inwestorami, i po szkoleniu mieliśmy szansę właśnie przed taką grupą osób przedstawić swoją ideę. E, powiedzieć tak naprawdę, jakie są nasze cele. E, no i było prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo, że ktoś może zainwestować w, nas, e, w nasz pomysł w jakieś pieniądze. E, co było ciekawe, to e, wszystkim inwestorom bardzo się podobał pomysł, ale to był tylko pomysł. I właśnie jeden z inwestorów nam uświadomił, że sam suchy pomysł e, jest niewiele wart. I, i no nie wiem tutaj czy państwo planują e, właśnie stworzenie jakiejś własnej platformy, stworzenie własnego biznesu, czy e, rozwijają już gotowe biznesy, ale jeśli jest to właśnie początek drogi, no to jest dość istotne, żeby zwrócić uwagę na to e, no jak daleko już jesteśmy. Czy to jest tylko jakaś koncepcja w głowie, czy mamy już jakieś prototypy, czy już zaczęliśmy pracę nad tym. E, tamten inwestor powiedział nam, że on by był w stanie zainwestować nawet kilka razy więcej Niż, niż to, o co, o co prosiliśmy, jeśli byśmy mieli już jakieś gotowe rozwiązania, jeśli byśmy mieli już pierwszych klientów i mógłby się na czymś oprzeć. No bo wiadomo, tak naprawdę tutaj pan przede mną właśnie mówił, że nawet prace implementacyjne trwają bardzo długo i wiele, wiele rzeczy się zmienia właśnie w tym procesie. Więc dla nas to był taki pierwszy krok. Jakby kolejnym krokiem był, był program BON na innowacje. Pewnie państwo też o tym słyszeli. Polega to na tym, że my jako firma możemy zlecić uczelni wyższej stworzenie jakiegoś, jakiegoś projektu, czy to też oprogramowania, no, czy czegoś, jakiegoś projektu, a PARP płaci za to bezpośrednio do uczelni. Było to świetnym rozwiązaniem dla nas, żeby mieć jakiś pierwszy prototyp, ale przy analizach zauważyliśmy, że to też nie wystarcza. No bo w tym momencie, jeśli mamy tylko oprogramowanie, ale nie mamy zespołu, który działa, nie mamy działu sprzedaży, nie mamy działu rozwoju, no tak naprawdę nasze szanse na to, żeby się wybić jakoś na rynku, są dość małe. Więc akurat to, to rozwiązanie, nawet po otrzymaniu tego dofinansowania, odrzuciliśmy i w konsekwencji nie podpisaliśmy umowy, ale właśnie pomogło nam to jeszcze, jeszcze głębiej przeanalizować nasz pomysł. Przygotować bardziej szczegółowy biznesplan, żeby w 2011 roku właśnie dostać dofinansowanie z programu Innowacyjna Gospodarka. To, co było bardzo istotne dla nas, to nie tylko stworzenie samej platformy, która dostarcza usługę, ale całego zaplecza. I teraz, właśnie po, po tych miesiącach, przez które pracowaliśmy nad tym, nad tym działaniem, Wiem, że dość istotne właśnie było przykładowo nawet samo szkolenie pracowników pod kątem sprzedaży, marketingu, nowych technologii. Właśnie bardzo istotny był dział sprzedaży, gdzie mogliśmy już po pierwszych tygodniach działalności platformy, bo tak jak mówię, platforma została uruchomiona w czerwcu, a już w sierpniu mieliśmy klientów typu Atlas, Polskone, mieliśmy pierwsze rozmowy z Microsoftem, z BP więc w tym momencie mogliśmy jako bardzo młody startup rozmawiać już z poważnymi graczami. No i dlatego to akurat było bardzo istotne. W tym momencie mamy już pierwsze rozmowy za granicą, mamy już pierwsze rozmowy pod kątem lokalizacji w Londynie, gdzie możemy otworzyć też na bardzo dobrych warunkach biuro i mieć własnych przedstawicieli na tamten rynek. No i dalej rozszerzać swoją działalność. Co jest jeszcze ciekawego, to też po a, dostaniu tej pierwszej, pierwszej e, dotacji e, no nie, nie zamykaliśmy się tylko do tego, co mamy, bo no przede wszystkim też słuchaliśmy e, środowiska dookoła, słuchaliśmy naszych klientów, słuchaliśmy naszej, naszej społeczności, słuchaliśmy konkurencji nawet czasem i, e, no i staraliśmy się rozwijać dalej. Więc to, co zrobiliśmy, złożyliśmy kolejne, kolejne wnioski. Przykładowo kilka, kilka tygodni temu dostaliśmy projekt VIP kadry z MARU. Polega to na tym, że dostaliśmy doktora informatyki, który przez 6 miesięcy będzie pomagał nam wdrożyć innowacje do naszej innowacji. Czyli patrząc, patrząc już na doświadczenie kilkumiesięczne, zauważyliśmy rzeczy, które wcześniej nie przyszły nam do głowy. I w tym momencie możemy, możemy jako kolejny krok dodać kolejną rzecz, która pomoże nam właśnie wejściu na rynki, przede wszystkim na rynki zagraniczne. To, co jest bardzo dla nas ciekawe, to też kilka, kilka tygodni temu wygraliśmy konkurs z projektu Broker Innowacji realizowany przez Krakowski Park Technologiczny, gdzie z naszym projektem możemy wyjechać do San Francisco, do Doliny Krzemowej. I tam będziemy mieć spotkanie między innymi nie wiem czy Państwo słyszeli, z taką firmą Google, z, będziemy mieć spotkanie z LinkedIn, będziemy, będziemy na Uniwersytecie Stanford i będziemy uczestniczyć w kilku konferencjach i spotkaniach z potencjalnymi inwestorami. I to jest dla nas też bardzo, bardzo takie motywujące, bo tak znowu o, o, będę mówił o tym, że no, tak naprawdę sama platforma nie działa bardzo długo, ale patrząc na zespół, który mamy, i e, jakby rozwiązania, które staramy się dopasować do rynku, e, no otwierają się przed nami kolejne drzwi. Prawda? Więc tutaj akurat też e, bardzo, bardzo pozytywnie patrzymy na to. E, sam wyjazd jest dopiero, dopiero za dwa tygodnie, więc nie mogę powiedzieć jeszcze, jak poszło, e, ale na pewno, na pewno Państwo o tym usłyszą. E, I to co, to, co dla nas też jest bardzo ciekawe, to już mamy pierwsze rozmowy z e, potencjalnymi inwestorami tak samo znowu nie zamykamy się tylko na polski rynek czy na polski i angielski rynek i e, dla nas e, te wszystkie dofinansowania e, to jest właśnie taki pierwszy krok i my wiemy, że jest wiele kolejnych kroków, które musimy e, ponieść, żeby nasz portal, nasz pomysł był prawdziwym sukcesem, ale już pierwsze osoby tak naprawdę przychodzą do nas i pytają się, ok, to jaką, ja, ja mógłbym mieć rolę w tym projekcie, w czym mógłbym wam pomóc? E, no, i tak naprawdę już mamy pierwsze, pierwsze negocjacje. To, co, to, co może, może powiem, jakby patrząc na te kilkanaście miesięcy w trakcie realizacji projektu, może no, wspomnę, co dla nas było bardzo istotne, właśnie przy rozwoju samego projektu. Prawdopodobnie dzisiaj Państwo słyszeli wiele technicznych rzeczy, z którymi no, zgadzam się, bo słuchałem część, część prezentacji, też przyglądałem się agendzie. Dla nas e, tak naprawdę bardzo małe rzeczy e, miały największy wpływ. To co, to, co przede wszystkim na co my zwracaliśmy uwagę, to na samą grupę docelową. E, patrzyliśmy na to, jak nasza społeczność się rozrasta. I staraliśmy się dostosować do tego, jak oni działają, bo też ciężko jest, wiadomo, przed, przed wdrożeniem projektu powiedzieć, jak będą reagować klienci, jak będą reagować nasi wykonawcy czy partnerzy. I tak naprawdę często możemy się bardzo mijać z tym, jak to ma wyglądać. Więc tutaj, pisząc nawet projekt unijny, staraliśmy się właśnie zostawić sobie troszeczkę takiej elastyczności żeby móc dostosować się właśnie do, do, każdego, do każdego klienta, do każdego grafika. No i tym sposobem przykładowo w przyszłym tygodniu będziemy mieć drugi release platformy, czyli zmieniliśmy grafikę, zmieniliśmy niektóre funkcjonalności, które wcześniej były już tworzone, tak żeby łatwiej było i grafikom, i potencjalnym klientom pracować. I wydaje mi się, że to jest chyba dość istotne w każdym, w każdym przedsięwzięciu, czy to jest mały portal, czy to jest duży system, który działa pomiędzy dwoma, trzema firmami. Dobrze jest analizować co jakiś czas, robić ankiety no i pytać się wprost, tak naprawdę w czym tkwi problem, jak można ułatwić pracę. Bo no wiele razy to są małe rzeczy, które naprawdę mogą zrobić różnicę. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgadzają. Super. Kolejną rzeczą, którą zauważyłem, spotykając się z wieloma osobami, które realizowały projekty 3.8.1 czy 3.8.2, wiele firm uważa, że jeśli stworzy świetną platformę, świetne programowanie, to jest tak naprawdę wszystko. Realia są według mnie takie, że tak naprawdę to nie jest to, bo nawet jeśli mamy świetny produkt, jeśli nikt o nim nie usłyszy, no nikt tak naprawdę nie będzie mógł go używać. Chyba, że tak naprawdę grupą docelową jest tylko nasza firma i nasz podwykonawca. Wtedy możemy zapomnieć o jakiejś większej promocji, ale jeśli jest to przykładowo projekt B2C, tak naprawdę reklama powinna być jedną z głównych rzeczy, którą chcemy zrealizować przez pierwsze, przede wszystkim przez pierwsze miesiące projektu. No tutaj zauważyłem to przy, po rozmowach z wieloma innymi firmami, które realizują tak samo e, przykładowo projekty 8.1 I, i to jest częstym przypadkiem, że firmy upadają, czy nie mają wymaganych wskaźników już e, w okresie trwałości. E, właśnie dlatego, bo tak naprawdę skoncentrowały się w większości na stworzenie i dopieszczenie tej właśnie części informatycznej, lecz potem nie mieli użytkowników, którzy by używali ich platformy. Więc mi się wydaje, że to jest dość istotne. Tutaj tak naprawdę można mówić bardzo szeroko o, o reklamie. No przede wszystkim, jeśli to ma być e usługa no to musimy pamiętać o, o social media, o różnego rodzaju społecznościach, które my możemy budować wokół, wokół naszej usługi i o tradycyjnych, tradycyjnych, podstawowych rzeczach typu pozycjonowanie, czy, czy właśnie jakiegoś rodzaju PR, który może zwrócić uwagę na naszą firmę bo myślę, że bez tego tak naprawdę ciężko jest się przebić. Chyba, że nas zauważy jakaś większa, większa firma, która będzie chciała nas wykupić. Tak? Panu przerwę przepraszam. Mhm. No nie ma problemu. Ja chciałem zadać taką rzecz, czy państwo mają swój zespół, który dba o tę sferę reklamową, czy to zostało wyodsorosowane po prostu na zewnątrz? Zostało to wyodsorosowane. Może nawet powiem dlaczego. To mi się wydaje, według nas była bardzo dobra decyzja. Głównie dlatego, bo w tym momencie my podpisując umowę z zewnętrzną firmą, może musimy zapłacić troszeczkę więcej, bo wiadomo zawsze taniej jest mieć własnego pracownika, ale patrząc na, na dłuższy termin, my wiele na tym zyskujemy. Przykładowo firma, która realizuje nasze usługi, sama musi dbać o pracowników, musi dbać o ich szkolenia. Przykładowo, jeśli któryś z pracowników zrezygnowałby z pracy u nas, to my musimy szukać nowego pracownika. Jeśli mieliśmy załóżmy pieniądze na rekrutację tylko w pierwszym etapie projektu, potem tak naprawdę będziemy musieli wykładać pieniądze z własnej kieszeni. Jeśli załóżmy, pracownicy nie mają takich efektów, jakie byśmy chcieli, no my tak naprawdę nie możemy wiele zrobić. No bo nie można zrzucić odpowiedzialności na pracownika. Jednak jeśli mamy podwykonawcę, jeśli mamy firmę, My w umowie możemy zawrzeć, jakie chcemy wyniki. Prawda? Jeśli przykładowo chodzi o pozycjonowanie, możemy płacić tylko za efektywność. Prawda? Jeśli mamy, nie wiem, mieć jakieś bazy mailingowe, będziemy dokładnie widzieć, co oni nam dostarczają i na tej podstawie się rozliczać. Tak samo e, przykładowo u nas było z e, budową, budową platformy. E, mieliśmy podwykonawcę, który tworzył całość oprogramowania, było to ciężkie momentami, jeśli chodziło o komunikację, bo musieliśmy robić dodatkowe spotkania, prawda, tłumaczyć dokładniej o co nam chodzi. Ale e, tak naprawdę, jeśli firma widziała, jak firma widziała, że ma opóźnienia, to ona musiała zatrudnić dodatkowe osoby i ona musiała tak naprawdę zadbać o to, żeby to wszystko było na czas. Więc dla nas tak naprawdę to było idealne rozwiązanie. I w tym momencie e, to, co robimy wewnętrznie, to sprzedaż. E, i przede wszystkim sprzedaż. I akurat dla nas to jest świetne rozwiązanie, bo, bo tak naprawdę my się koncentrujemy na klientach, a te rzeczy, no, które muszą być, ale na których my się nie musimy skupiać, dają nam więcej czasu. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem na pytanie. Dostatecznie. No <głos》>, super. Nie wiem, czy jeszcze jakieś inne pytania odnośnie reklamy. Mhm. To... Tak. No, akurat e, no, w, już w samej Polsce istnieje, istnieją chyba dwa czy trzy, trzy portale podobne. E, to, co nas odróżnia, i akurat e, no, nie, nie chcę to mówić tylko ze swojej perspektywy, ale nawet z perspektywy użytkowników, e, mamy wiele pozytywnych wiadomości od użytkowników, którzy mówią, że bardziej o nich dbamy. Czyli e, nawet prosta rzecz, e, przykładowo jeśli ktoś wejdzie na naszą stronę, z boku jest zakładka e, feedback, czyli jeśli ktoś ma jakieś pytania, jakieś uwagi, można do nas napisać i, i my staramy się tak naprawdę w kilka godzin odpisać e, do tej osoby, rozwiązać problem, odpowiedzieć na pytanie e, i chyba to, to jest jakby taka główna rzecz, która nas wyróżnia. To co, e, to, co my też chcemy zrobić, to chcemy stworzyć dla nich dobre środowisko. Więc też jest ciężko no przykładowo konkurencji e, zobaczyć, co my mamy w głowie, co my wypuścimy nowego za pół roku czy za rok. E, no bo tak naprawdę my słuchamy właśnie dużo, dużo użytkowników i e, no, chyba nie ma, nie ma złotego środka. Wiadomo, że na pewno, jeśli tym bardziej, jeśli to jest. Dobry biznes i dobry system, na pewno będą na i to chyba tylko jest plus dla nas, że to pokazuje, że, że mamy dobre podejście, a to, czy, czy jesteśmy najlepsi, no to zweryfikuje rynek. Chyba ktoś tak kiedyś dobrze powiedział o Google'u, że nie, nie ma znaczenia, czy ktoś jest pierwszy na rynku, tylko to, czy ktoś jest najlepszy. Więc my się staramy tak podchodzić do, do tego i w ten sposób rozwiązywać działania. Rozumiem, że nie ma więcej pytań ze względu na wylewne odpowiedzi. <grydy> to, co dla nas było też bardzo pomocne, to sami partnerzy. Już w samym Krakowie przykładowo współpracujemy z Krakowskim Parkiem Technologicznym czy z Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. I to e, tak naprawdę też było bardzo kluczowe przy naszym rozwoju. No, przede wszystkim, e, nawet wizerunkowo, e, na samym początku, no mało kto słyszał o nas, mało kto chciał z nami rozmawiać, ale jeśli e, przychodziliśmy do jakiejś firmy i mówiliśmy, że jesteśmy partnerem tego typu organizacji, czy ta organizacja tak naprawdę e, promowała nas, e, już od razu byliśmy w lepszym świetle. E, sama współpraca. Czy z parkiem, czy z centrum, czy z innymi innymi organizacjami dawała nam też inne, inne szanse. Mogliśmy chodzić na dodatkowe szkolenia, mogliśmy spotykać inne firmy, innych ludzi, nawiązaliśmy też kolejne dodatkowe partnerstwa. Czy przykładowo nawet sam wyjazd do San Francisco, to jest właśnie w ramach projektu, który realizuje Krakowski Park Technologiczny i mi się wydaje, że każda firma, nawet jeśli to jest duża, duża korporacja, powinna szukać różnego rodzaju partnerów. Jeśli nie biznesowych, to nawet no, tylko, tylko wizerunkowo, żeby, żeby móc się właśnie jakoś rozwijać. A też nigdy nie wiadomo, jak mogą nam ci partnerzy pomóc. No, dla nas, tak jak mówię, to było bardzo korzystne i to akurat jest, to są tylko przykłady z Krakowa, ale lista partnerów, których mamy, jest dość długa, więc nie chcę, nie chcę za bardzo e, zanudzać, jeśli o to chodzi. To, co dla nas też było dość istotne, to sama, sama reakcja na, na zmiany rynkowe. Nasz projekt był pisany pod koniec 2010 roku. Dwa lata w internecie to jest bardzo długo. Wiele rzeczy się zmieniło i to, jak nasz projekt jest realizowany, no, chyba ma też wpływ na sukces, bo jeśli, jeśli my byśmy tylko zamykali się w tym, co napisaliśmy, czy co mieliśmy kilka lat temu, czy kilka miesięcy temu, byłoby bardzo ciężko. Dlatego to, co my, no chyba już wcześniej o tym wspominałem, to co chcemy robić, to słuchać społeczności, słuchać klientów i starać się dostosować do nich. Nawet jeśli mamy już jakieś opracowane rozwiązania, staramy się analizować je po kilka razy i zastanawiać się, czy to rozwiązanie no jest tym, czego, czego klient by szukał. I myślę, że to też jest dość istotne. Dla nas też, też bardzo ważne jest po prostu dzielenie się swoim pomysłem. Czyli bardzo lubimy uczestniczyć w różnego rodzaju konferencjach, przykładowo tak jak, tak jak ta. Lubimy chodzić na różnego rodzaju spotkania networkingowe, gdzie możemy opowiedzieć właśnie o tym, jak działamy. Nawet jak e, wyglądały nasze początki, możemy poradzić młodszym firmom, jak się, jak się rozwijać. E, I co jest ciekawego, że część firm, z którymi, załóżmy, rozmawialiśmy jakiś czas temu, e, dzisiaj e, jest naszymi klientami, jest naszymi partnerami, czy dalej pomaga też nam się rozwijać. E, no i tym sposobem tak samo możemy szukać właśnie nowych partnerów, e, którzy też będą nam mogli pomagać w różnych, w różnych e, krokach rozwoju. No i chyba to o tym nie, nie trzeba wspominać, ale wspomnę. W tego rodzaju działaniach chyba dość istotna jest płynność finansowa. No z tego względu, że wiele firm patrzy do przodu, ale może nie aż tak daleko. I właśnie te zmiany, które następują na, na rynku mogą często wytrącić nas właśnie z tej płynności. Więc zawsze dobrze jest mieć jakiś, jakiś plan B, jakieś dodatkowe rozwiązanie, E, czy przemyśleć też co by było gdyby, gdyby załóżmy zmieniła się jakoś struktura, gdyby się zmieniły nie wiem prawa, prawa autorskie czy tego typu rzeczy i e, jakoś starać się do tego dostosować, żeby nie stracić tej płynności. No bo jednak to jest bardzo ważne.